Witam państwa niezwykle serdecznie. Ja się nazywam Piotr Barełkowski, a to jest program Gorące Pytania. Dziś pytamy o to, czy można palić książki. A ze mną w studio dwaj wspaniali goście, erudyci, drodzy państwo. Tadeusz Iwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej, oraz Ireneusz Jabłoński, Centrum Adama Smysa. Panowie, czy można bronić pewnego księdza z Gdańska, który spalił książki i akcesoria także, bo tam były różne figurki, maski, jego zdaniem satanistyczne. Panie profesorze, czy gdzieś jest jakaś linia obrony tego aktu? No, linie obrony pewnie są zawsze proponowane, ale w moim przekonaniu to jest sprawa nie do obrony. Nie do obrony, i ona przypomina słynne powiedzenia: gdy rozum śpi, to pali się książki. To wielokrotnie występowało w historii. To jeszcze za cesarza Dioklecjana, prawda, trzy stulecia przed naszą erą. Później już nie chcę przypominać czasów hitlerowskich, prawda, gdy przed operą w Berlinie w 1933 roku spalono 25 tysięcy książek w okresie rewolucji tak zwanej małoistowskiej 66-76 i tak dalej, więc ale to jest dramat. No, panie profesorze, ale był też taki inny akt. Pan Nergal, muzyk, spalił Biblię i wiele środowisk, a także sąd wtedy go broniło, uznając ten akt jako coś w rodzaju afirmacji wolności, coś w rodzaju pewnej pozytywnej manifestacji. No i jak to jest, że tutaj ksiądz pali książki zdaniem księdza antykościelne, antyludzkie, a tutaj pan Nergal pali Biblię? Ja tylko pytam. I tu się okazuje, że ktoś go broni, że to jest w porządku. W moim przekonaniu nie ma rozsądnej obrony dla takich działań, bo to oznacza, że ludzie się nie potrafią pięknie różnić, bo to jest wyraz bezradności, no, palenie książki czy palenia książek. I to zresztą smutne jest to, że wywołało to ostatnie wydarzenie bardzo duże echa za granicą, główne agencje, gazety, a w Polsce episkopat milczy. Ale czy będzie pan bronił w tym zestawieniu Nergala? Nie, ja nie bronię, bo ja uważam, że palenie Biblii jest też skandalem, prawda? Także to jest jakiś akt. Nie, ja nikogo nie bronię. Ktokolwiek pali książki, to okazuje się być ograniczonym umysłowo. To jest jakiś symbol, ale nie ma żadnej rozsądnej linii obrony takiego działania. Jak pan skomentuje tą sytuację? No bo jednak były środowiska, które wtedy owego muzyka broniły. No, po raz kolejny dowiodły, że są inspirowane hipokrytą i jego filozofią całą. No nie jest to nic nowego, prawda, bo całe to środowisko właśnie zwane w języku politycznym lewactwem ma mentalność Kalego. Ja podzielam pogląd pana profesora, że palenie książek jest absolutnie niedobrym pomysłem, bez względu na to, jakie one są. Można je wynieść z biblioteki, zdeponować, oddać, prawda, wydawcy czy komukolwiek innemu. To nie jest najlepsza forma ekspresji, mimo że podzielam pogląd, iż treści części książek są trudne do zaakceptowania w różnych kręgach kulturowych, w naszym wypadku chrześcijańskim, ale rozwiązaniem oczywiście nie jest ich spalenie, tylko powiedzenie o tym, że te treści są nieakceptowane. Warto zwrócić uwagę, że przy tej całej histerii, która tutaj została wywołana, jak to zwykle bywa, z jakiegoś tam incydentu, tak naprawdę drobnego robi się, czy próbuje się robić jakiś element cywilizacyjnego sporu, że palenie książek ma niestety długą historię, bo pierwsze odnotowane miejsce masowego palenia książek miało miejsce w Chinach za pierwszego cesarza w III wieku przed naszą erą, bo Dioklecjan był w III wieku naszej ery, prawda? Tak. I tu przelicytował pan. Tak jest, o całe 600 lat. Tamten cesarz był o tyle oryginalny, że jak mu ówcześni intelektualiści zaczęli się mądrzyć, to najpierw ich zagonił do pracy przy Wielkim Murze, a później w tym murze pochował. Nie jest to wzorzec do naśladowania, ale takie zdarzenia miały miejsce. Zatem reasumując, nie jest to dobra forma ekspresji. Powinni się szczególnie osoby o takim ponadprzeciętnym oczekiwaniu wysokiego morale i odbioru szczególnie starannie unikać tego typu zachowań. Paradoks polega na tym, że bardzo często ci, którzy palą te książki, to jest element bezradności, nie czytali tych książek, prawda?
Czy tu można zarzucić właśnie owemu księdzu z Gdańska, że nie czytał? No, Harry'ego Pottera wielu czytało i rzeczywiście wielu zarzuca mu te wątki satanistyczne. Każdy, kto był w kinie na tym filmie, szczególnie na ostatnich częściach, widzi, że to jest taki horror dla dzieci. Faktycznie, no, niosący z sobą owe być może niebezpieczne treści. Tutaj nie chcę tego komentować, bo jednak jest to element popkultury i niezwykle popularny, ale też i krytykowany, szczególnie przez Kościół katolicki. I teraz pytanie, jak to na Kościół katolicki zadziała, że w ten sposób niektórzy księża próbują z tym przekazem walczyć? Jedna uwaga, no, Tomasz Zakwinu, jeden z ojców Kościoła, niekwestionowany, mówił, że żadne intencje, w cudzysłowie, dobre nie mogą usprawiedliwiać tego typu działań, jakby złych. No. I ja ogromnie ubolewam to, już poza wszystkim, że to z powrotem Polskę w takim medialnym obiegu międzynarodowym, no, potraktowano jako jakiś kraj egzotyczny, jakiś dziwaczny, no właśnie, w cudzysłowie średniowieczny. To też nam szkodzi takie opłaty. To jest brak, jest u nas umiejętności tego, co mówili klasycy, że trzeba się pięknie różnić. Zobaczmy, mówimy o popkulturze, zobaczmy fragment filmowy, zaraz skomentujemy. To jest film Fahrenheit 451. Ten film Fahrenheit 451 z lat 60. No, widzieliśmy taką przydługawą narrację, budowę tej sceny palenia, ale jednak według bestsellerowej powieści stał się pewnym symbolem. Symbolem też oporu przeciwko systemowi totalitarnemu, bo w tym filmie scenariusz polega na tym, clue sprawy, że pali się książki, żeby ludzie nie wiedzieli o tym, jak dawniej żyć, jak dawniej się żyło, jaka była historia, żeby tylko brali do siebie to, co jest współczesne, to, co chce władza, żeby nowy człowiek wiedział. I dlatego palono te książki, a 451 to jest Fahrenheita, to jest ilość stopni, w których płonie papier. I stąd ten symbol, który tutaj widzimy, no bo właśnie za czasów komunistycznych i za czasów narodowego socjalizmu w Niemczech, no, także płonęły książki. I to właśnie dzisiaj w kulturze staje się takim antytoposem, prawda? Palenie książek, który to został, ten antytopos użyty przez tego gdańskiego księdza, prawda? No ale najgorzej, że on jeszcze do tego użył ministrantów, no dzieci, prawda? Młodych ludzi, nie do końca pewnie świadomych tego. Ale to jest tak, że tak jak skala Fahrenheita, my żyjemy w skali szwedzkiego Celsjusza i jest niezbyt znana, mówię to jako chemik z pierwszego wykształcenia, no to również wydawałoby się, że próba na naszym gruncie uruchomienia, no, demonów, prawda, to nie może się spotkać z jakimkolwiek usprawiedliwieniem. I echa w Polsce na to, co się stało w jednej z parafii gdańskich, były bardzo słabe. A moim zdaniem, jeszcze raz powtórzę, to, że episkopat w tej sprawie nie zajął żadnego stanowiska, to jest karygodne. Ja nie podzielam tej opinii, bo to jest znów, proszę wybaczyć, panie profesorze, ale takie trochę widzenie z pozycji Kalego, bo gdzież były te środowiska, które dzisiaj tak pryncypialnie potępiają incydent w parafii gdańskiej, wtedy, kiedy Nergal
Darii palił świętą księgę dla Żydów i chrześcijan, czyli wielu miliardów ludzi, czy miliarda ludzi, przepraszam, żyjących na świecie. No, gdzie oni byli, prawda? To trzeba tu zachować oczywiście miarę i próbować przynajmniej pewne proporcje. Właściwie wymaga ostrej tak, krytyki. Ale z drugiej strony, powtórzmy raz jeszcze, ja absolutnie nie podzielam tej formy ekspresji. Uważam, że nie należy palić książek. Tak jak pan redaktor zauważył, był to zwyczaj na skalę masonów wprowadzone przez dwa socjalizmy, prawda, jeden bolszewicki, drugi nazistowski, ze względów czysto ideologicznych. W Rosji zmielono więcej książek niż w Niemczech hitlerowskich, o czym się zapomina, w Rosji bolszewickiej oczywiście. Oczywiście, tak. W Polsce pamiętamy czasy, bo jesteśmy na tyle dorośli, że były zamknięte działy bibliotek, również uniwersyteckich. Nie było to tak dawno, raptem 30 lat temu. Zatem jest to niedobra tradycja. Natomiast z drugiej strony trzeba wyraźnie powiedzieć, że pewne treści mogą być wielce szkodliwe i sama tu przywołana treść Harry Pottera z całą pewnością nie jest tym, na czym powinniśmy budować wrażliwość i zdolność poznawania świata przez naszych dzieci. Czyli krytyka tak, ale oczywiście nie w tej formie. I tutaj panowie zgodnie krytykują tą formę, właśnie to spalenie książek, oczywiście bardzo źle nam się kojarzące, ale z drugiej strony, panowie, wybaczcie, trochę zmienię temat, ale zadam pytanie, które może odpowiedzią was zdziwi. Panowie, jaka jest najpopularniejsza książka w Niemczech? No w każdym razie w top 5 najpopularniejszych obecnie książek w Niemczech. No niestety Mein Kampf również jest w tym. Pan profesor, czyli moja walka. To wie, tak, pan profesor to wie. I teraz zobaczmy, proszę państwa, obrazek. Ja sprawdziłem w Google, ile osób akceptuje i ile osobom spodobała się książka, którą przeczytali, Mein Kampf. Proszę państwa, 81% czytelników Mein Kampf, znanej książki, pamiętnika swoistego Adolfa Hitlera, który w tym pamiętniku zaprogramował swoją przyszłość i także masowe mordy, wszystko to, co się później wydarzyło. Ale chwileczkę, to był moim zdaniem w dużej mierze efekt tak zwanego owocu zakazanego, dlatego że w Niemczech zakazywano możliwości w ogóle przeczytania czego. Hola, hola, panie profesorze, ale 81% to są dane z Google. No, Google nie kłamie. 81 tych, którzy przeczytali w wersji elektronicznej, prawdopodobnie w większości, no to podobało im się to. 81%. Ale na zasadzie owocu zakazanego przez długie się... lata nie można było wydać w Niemczech. I ja to też rozumiem, Mein Kampf. No i wtedy, gdy to się okazało z komentarzami, pierwsze wydanie Mein Kampf było z wieloma komentarzami niemieckich naukowców, to komentarze mało kto czytał. No. Proszę państwa, musimy na chwileczkę zawiesić naszą rozmowę, zaraz wracamy i kolejne gorące komentarze. Mein Kampf, 81% czytelników obecnych, im się to podobało.